Witajcie kochani, po bardzo długim czasie, niestety u mnie była susza, jest susza, trochę popadało, ale dla naszej ziemi to jest zbyt mało deszczu, tu musi padać gdzieś z tydzień, żeby były jakieś naprawdę konkretne grzyby. No i witam Was oczywiście z tego miejsca, co byłam wiosną, co były pierwsze kozaki. No i pierwszego kozaczka już znalazłam. A już tak chodziłam tutaj naokoło. Na razie drugiego nie widać. Może jeszcze za jakiś czas urośnie. Ale młody. Młody się pokazał. Jak zwykle wiecie, przy drodze. Przy drodze jest najbardziej wilgotno. I jeszcze jakiś grzyb się pokaże. Mam nadzieję, że będzie zdrowy. Jeszcze pojadę na czerwone i na kanie. Może coś uda się nazbierać. No i w tamtym miejscu niestety drugiego nie było. A może dopiero rośnie. No i jestem na kurkach. Parę jakichś sztuk wyszło. Ale w tamtym roku tutaj było. Sporo. O, te to nawet takie duże, konkretne. O, widzicie, wcale nie jest mokro. Ale już jakaś jajecznica będzie. O, no, te to piękne. Jakaś malutka trzeba ją wziąć, bo już urwana. Tu już robaki zjadły. Może jeszcze wyjdą tu. Ale naprawdę deszcz jest potrzebny. Niestety u nas taka ziemia jest do niczego. Sucho. No ślimak to się dobrał. I żuczek. Na prawdziwka pewnie będzie trzeba jeszcze poczekać. A w tamtym roku już mieliśmy w lipcu. W połowie, o, tu takie maluszki. Przykryjemy. Jeszcze nie ma dużo, ale coś się posmakuje. Jakieś kureczki się pokazały. Dzięki. Są większe, patrzcie. O, te to piękne. Te to już naprawdę kureczki ładne. Piękne. Zobaczcie, pierwsze kanie. Pierwsze kanie w tym roku. Dwie. Takie maleństwo.
to zobaczcie przy drodze sobie. Rosną. Wczoraj tędy jechałam. Nic nie widziałam, a siostra jechała rowerem i zauważyła. I tu mamy rozwiniętą. To już można wziąć na kotleciki. Pierwsze. Ciekawe, czy niezdrowa. W piachu. Mamy to już. Biała, ładna. Ale nie wiadomo, może być i robaczywa. Sprawdzimy ją. Zdrowa. Kotlecik będzie. Tą też weźmiemy. Tam też weźmiemy. Młodziutkie. A tamtą czwartą zostawimy. I kolejne trzy maluchy. Ale chyba dam im urosnąć. Po co mi takie małe? Jest kolejna kania. O, tam nawet druga. Zobaczcie, jak się fajnie schowała. I to jeszcze piękna. Ona się ukryła. A niech sobie rośnie. W tamtym roku to było tu więcej. O, jeszcze tu. Patrzcie, jaka ładna. Malutka. O, można wziąć. A tu? Bo jakiś zajączek? Ale nie biorę takiego. Moi kochani, jesteśmy koło naszego słynnego kamienia. Zobaczcie. Tu jeden już mamy. O kurde, jaki grubasek. Ale się doczekałam nareszcie. Po takiej suszy. Już piękne zdjęcie zrobimy.
No cudne. To jest naprawdę miejsce wyjątkowe. Aż trudno wykręcić. I trzy piękne. I patrzcie na tego pięknego. Tu maluszek. O kurczę, jeszcze tutaj widzę. A tego nie widziałam. No są tak, powiem wam, przy wejściu te trzy. Ale ten to jest w jakichś gruzach. Aż taki zawinięty. Ten tak samo ma długą nogę. Może tego najpierw? No, ten to już konkretny. Ten musi siedzieć on w tych gruzach. Nogę musi mieć w gruzach. Chyba się urwie. Nie, ładnie wyszedł. Piękne kozaczki. Na razie tyle, jeszcze się tutaj porozglądam. Moi kochani, zobaczcie. Jestem koło sadku. I koło sadku się pokazały czerwone. No ale ten, to jest naprawdę gigant. Dobrze, że przyszłam tutaj. Już za dzień to już by był przerośnięty. Już by się nie nadawał do jedzenia. Ale cudo. I obok ten był. I to jest taka właśnie długa trawa. Jak była susza, to to było wszystko widać, a teraz zarośnięte. Trochę deszcz popadał i trawa ruszyła. Jak już dwa są, to może jeszcze tutaj będą wychodzić. Takie piękne dwa. Zobaczcie i kolejny. Powiem wam, że się tu koło sadku coś rusza. A w tamtym roku za bardzo tutaj nie było. Nie wiem, czy tutaj maluszek jakiś nie wychodzi. Patrzcie, jaki mały. Ale tego nie biorę. Ciekawe, czy urośnie. Już taka fajna, mniejsza trawa. Taki mech. Jest jeszcze. Tylko biorę, bo tu już go ślimak jadł. Następnym razem to już może był zjedzony. Są mi czerwone, zobaczcie. Piękne. Moi kochani, zobaczcie. Tyle udało się nazbierać. To będzie jajecznica, sosik. I jeszcze kotlety. A już mamuśka już mnie pocieszyła. Powiedziała, że to nie są kanie. Jak ja co roku w tym samym miejscu zbieram.
to ona się nie zna. Nawet jadła z tamtego miejsca te kanie. Nawet nie wiedziała. Parę kureczek, no, ale czerwonych sporo. Nie spodziewałabym się. Piękne. Ten jeden kozaczek. No i parę kurek. Jak na początek, bardzo dobrze. Starczy. Aby tylko jeszcze by padał deszcz, to będzie super. To będą rosły grzyby.